No mam wrażenie, że pan prezes odstawił proszki po wyborach i że po prostu ten jego świat, który prawdopodobnie jest wykreowany przez jego wyobraźnię, zaatakował go znowu. Jeżeli podsłuchiwano nas nielegalnie, to na pewno wyjdzie. To są politycy odpowiedzialni za rozmontowanie wielu instytucji demokratycznych w Polsce, za naruszanie norm Konstytucji Rzeczypospolitej. PiS dzisiaj nie ma żadnych możliwości, żadnych zdolności koalicyjnych, po części przez wynik wyborów, po części przez politykę, jaką prowadził przez kilka ostatnich lat. Ja uważam, że pan prezes Kaczyński już dawno powinien być na emeryturze, bo chociażby to, co wygaduje, jest tego najlepszym dowodem, że dawno już mu odjechał nawet nie tylko peron, ale nawet cały dworzec. On po prostu nie ma kontaktu z rzeczywistością. Z nami na łączach poseł Polski 2050, Szymona Hołowni, Michał Gramatyka. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam Dzień dobry, serdecznie panie panów pośle. redaktorów. Kłaniam się. No i mamy informację, OKO.press podaje, Newsweek nieoficjalnie, Tusk premierem, Kosiniak-Kamysz wicepremierem, Hołownia marszałkiem Sejmu, Biejat marszałkiem Senatu. Takie ustawienie brałby pan w ciemno. Co pan w ogóle sądzi o tych propozycjach? I czy w ogóle jest coś na rzeczy, czy jednak to my tak sobie spekulujemy, a wy tam siedzicie, czytacie te doniesienia i trochę się śmiejecie? No, ja się uśmiecham, jak pan pewnie widzi, dlatego że według mnie to żadnych tego typu ustaleń na dzień dzisiejszy nie ma. Donald Tusk został wskazany jako kandydat na prezesa Rady Ministrów przez swoją macierzystą partię, czyli przez Platformę Obywatelską. Natomiast nic mi nie wiadomo, żeby liderzy rozmawiali o jakimkolwiek podziale stanowisk. Jutro zaczynają się spotkania z panem prezydentem Dudą. Na jutro również zapowiedziane jest wspólne oświadczenie liderów formacji demokratycznych w Polsce. Może będziemy jutro mądrzejsi. Panie pośle, a co do tych sensacyjnych doniesień, niczym nie potwierdzonymi, natomiast wypowiedzianymi publicznie Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Polska 2050 to jest dosłownie partia inspirowana przez jakieś agentury, przez jakieś służby, jak pan patrzy na te słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości? No mam wrażenie, że pan prezes odstawił proszki po wyborach i że po prostu ten jego świat, który prawdopodobnie jest wykreowany przez jego wyobraźnię, zaatakował go znowu. No, nie mówi nic nowego, mówił to już wielokrotnie, zaprzestał na czas wyborów. Na pewno mają z nami problem jako z trzecią drogą, dlatego że trzecia droga osiągnęła bardzo dobry rezultat w tych wyborach. Ludzie głosowali na nas, bo zobaczyli naszego charyzmatycznego lidera i jego występ w debacie telewizyjnej, bo poczytali, że mamy świetny program. Zaraz po debacie najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie to były program trzeciej drogi i sama trzecia droga. Więc to jest powód naszego sukcesu w wyborach, plus dobra kampania lokalnie realizowana, a nie jakieś, nie wiem, pieniądze jakichś wydumanych służb. No tak, panie pośle, ale zastanawiam się nad nieco szerszym kontekstem też tych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, bo mamy przecież też wywiad Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA na antenie TVN-u, który zadawał no, pytania otwarte, w szczególności w stronę szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, czy aby nie polecono wykonania zadań operacyjnych mających na celu podsłuchiwanie wybranych polityków opozycji, w szczególności ze strony Polski 2050. Nawet jeszcze w trakcie kampanii miały pojawić się SMS-y czy wiadomości z ostrzeżeniem od przedstawiciela służb, by na przykład nie zabierać na różne spotkania, by no, przedstawiciele Polski 2050 nie zabierali ze sobą telefonów na różne spotkania, by zachowali czujność. Jak pan się odnosi w ogóle do tych doniesień? I też, no nie wiem, czy pan może miał jakieś takie ostrzeżenia, czy musiał uważać, czy brać ze sobą ten telefon, albo co mówić, gdzie mówić, jak mówić? Czy po prostu miał pan wrażenie, że może być pan podsłuchiwany, albo czy się pan tego obawiał? Wie pan, ja się wychowałem w katedrze kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Moimi mistrzami byli znani polscy profesorowie, z których jeden przez kilka lat był szefem Urzędu Ochrony Państwa. Nazywał się Jerzy Konieczny, niestety nie żyje.
Troszkę już wiem, troszkę się znam na tym, jak działają służby specjalne. I oczywiście biorę to do serca, co mówi Paweł Wojtunik. Mam duży szacunek do tego pana. Natomiast gdyby podsłuchiwano nas nielegalnie i gdyby wyszły na jaw jakieś kompromitujące nas informacje, to na pewno byśmy te informacje w kampanii wyborczej. Jeżeli podsłuchiwano nas nielegalnie, to na pewno wyjdzie. Nie da się podsłuchiwać nielegalnie, tak żeby nikt się o tym nie dowiedział. W momencie, kiedy formacje demokratyczne w Polsce przejmą władzę, uzyskają dostęp do dokumentów, w tym do dokumentów objętych klauzulą tajności, to na pewno wyjdzie na jaw, kto kogo podsłuchiwał. Nie wierzę w narady organizowane na 2 dni przed wyborami, w których składa się polecenie podsłuchiwania wszystkich z opozycji, choćby dlatego, że nie da się podsłuchiwać wszystkich. Jak kończą się nielegalne podsłuchy, najlepiej pokazuje sprawa Pegasusa, która przez przypadek, ale jednak wyszła na jaw i mam nadzieję, że to doprowadzi do zmiany prawa w Polsce w taki sposób, że każdy, wobec którego prowadzone jest tak zwane rozpracowanie operacyjne, będzie miał prawo dowiedzieć się, w jakim okresie i w jaki sposób był inwigilowany. No właśnie, panie pośle, no bo Krzysztof Brejza też zwraca uwagę na to, że jeśli takie podsłuchy miały miejsce, on jest przekonany, że najprawdopodobniej tak, że teraz Prawo i Sprawiedliwość może na przykład próbować je wykorzystać do wywierania jakiegoś nacisku albo wpływu na przedstawicieli trzeciej drogi, by może, nie wiem, spróbować jednak zawiązać ten rząd. No i teraz niektórzy może, wasi wyborcy się obawiają, że no nie wiem, część, czy że podejmie jakieś pertraktacje z Prawem i Sprawiedliwością właśnie ze względu na te, no nie wiem, jakieś może... No nie wiem, czy kompromitujące materiały, czy jakieś, no nie wiem nawet, jak to określić. Jak pan widzi, dobrotliwie się uśmiecham. Nie, nikt z nas nie będzie dealował z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość, politycy tej formacji, całej Zjednoczonej Prawicy, to są politycy odpowiedzialni za rozmontowanie wielu instytucji demokratycznych w Polsce, za naruszanie norm Konstytucji Rzeczypospolitej, za upartyjnienie publicznych mediów, za upartyjnienie spółek Skarbu Państwa i za mnóstwo jeszcze innych, mniejszych albo większych występków, czy nawet przestępstw, które dzieje, doczekają się sądu, po prostu. Nikt z nas nie będzie pertraktował z PiS-em. Czekamy po prostu na konstytucyjne terminy, które pozwolą przejąć władzę w Polsce przez demokratyczną koalicję. No dobrze, panie pośle, ale tak skondensowanie. Pan jest w stanie uwierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość mogło podsłuchiwać opozycję? Bo na przykład Maciej Wąsik mówi tak, Wojtunik łże jak Tusk. Maciej Wąsik, o ile dobrze pamiętam, w pierwszej instancji został skazany za nadużycie uprawnień, potem został ułaskawiony przez swojego kolegę, pana prezydenta Dudę, a potem stosowne organy uprawnione do oceny tego ułaskawienia uznały, że tego ułaskawienia w ogóle nie powinno być. Więc Maciej Wąsik niech się może zajmie swoją przeszłością, tym bardziej, że z tego wyroku pierwszej instancji wynika, że uwielbiał wręcz podsłuchiwać czyjeś rozmowy, uczestniczyć bezpośrednio w rozpracowaniu operacyjnym. No, taki charakter tego człowieka. Mam nadzieję, że historia o nim zapomni, a on sam poniesie stosowną odpowiedzialność za wszystko to, co złego zrobił. A uważa pan, że ta sprawa Mariusza Kamińskiego i właśnie Michała Wąsika... Macieja. Macieja, tak, przepraszam, Macieja Wąsika będzie miała swój, no jakieś takie zakończenie i koniec, no bo wiadomo, że tutaj ta sprawa wraca na wokandę sądu w grudniu. No to nie mam nic do uważania. Jakby zasadą rozdziału władzy jest to, że władza sądownicza rządzi się sama i politycy nie powinni mieć na to wpływu. Jeżeli sąd uzna, że ta sprawa powinna mieć dalszy ciąg, to pewnie będzie miała. Ja mogę go tylko oceniać emocjonalnie, a to sąd zna cały charakter sprawy i ma dostęp do całości akt. Chciałbym jeszcze wrócić do tej deklaracji partii opozycyjnych, która ma być przed tym, jak prezydent Andrzej Duda spotka się z każdym z komitetów. Czy mógłby pan powiedzieć coś, no nie wiem, czy co tam usłyszymy, czy będzie tylko krótka deklaracja, że szanowni państwo, opozycja chce zawiązać rząd i ma być to sygnał właśnie skierowany w stronę prezydenta? No bo nie spodziewam się raczej, że tam będzie podział jakichś stanowisk, czy jakieś przedstawienie umowy koalicyjnej, ale może, nie wiem, coś jednak więcej
niż samo takie krótkie oświadczenie, że tworzymy rząd. No wie pan, ja uważam, że dokładnie tak to powinno wyglądać, że pan prezydent Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu nie temu, kto ocenie wygrał wybory, czyli zdobył jak najwięcej mandatów, tylko temu, kto ma szansę stworzyć rząd. Dlatego, że ten wynik wyborów parlamentarnych pokazuje, że Polki i Polacy chcą zmiany władzy w naszym kraju. PiS dzisiaj nie ma żadnych możliwości, żadnych zdolności koalicyjnych, po części przez wynik wyborów, po części przez politykę, jaką prowadził przez kilka ostatnich lat. Natomiast takie zdolności, zdolności stworzenia rządu, mają ugrupowania demokratyczne. I rozsądnym i odpowiedzialnym z punktu widzenia pana prezydenta byłoby unieść się ponad własną przynależność polityczną, którą w sercu pan prezydent nosi cały czas, jak widać po jego decyzjach, no i po prostu desygnować na premiera osobę, która będzie w stanie stworzyć rząd, zamiast przeciągać ten stan niepewności na kolejny miesiąc. To by było dobre i dla rządu, i dla opozycji, dla was dziennikarzy również, no bo nie musielibyście zadawać takich pytań, kto jaki resort obejmie, kto gdzie będzie, kto będzie marszałkiem Sejmu, a kto Senatu, prawda? A czy to będzie wyglądało tak, że najpierw usłyszymy to oświadczenie i potem rzeczywiście poszczególne komitety będą odwiedzały prezydenta, czy na przykład będzie tak, że my deklarujemy, że my zawiązujemy rząd i chcemy wspólnie rozmawiać? No nie wiem, no na razie trwa kadencja poprzedniego Sejmu. Proszę pamiętać, że kadencja, dziewiąta kadencja Sejmu kończy się chyba 13 listopada, o ile dobrze pamiętam. Nie ma chyba podstaw konstytucyjnych do tego, żeby ją skracać, bo nowa kadencja Sejmu zaczyna się od zaprzysiężenia nowych posłów, więc trochę czasu jeszcze mamy. I to jest czas, który należy dobrze spożytkować. Należy go spożytkować z jednej strony na rozmowy koalicyjne, z drugiej strony na przygotowanie się do sprawowania mandatu przez wszystkich nowych posłów. No a w przypadku prezydenta może to jest dobry czas na przemyślenie sobie przez niego, komu warto powierzyć misję tworzenia rządu, bo jak sama nazwa wskazuje, misja tworzenia rządu służy temu, żeby ten rząd stworzyć, a nikt z PiS-u dzisiaj nie jest w stanie takiej misji zrealizować. Panie pośle, co do prezydenta Andrzeja Dudy, nasi widzowie twierdzą, że on powoła jednak w pierwszym kroku konstytucyjnym dotychczasowego premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast w zeszłym tygodniu jeden nowy, najprawdopodobniej szef kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po panu Przydaczu, który został posłem, no dosłownie wysłał Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. Tam padły bardzo mocne krytyczne słowa w jego stronę. Pan uważa, że jednak te ostatnie półtora roku kadencji prezydenta mogą być zupełnie inne niż to, co było wcześniej, bo weźmy pod uwagę, że jego obóz polityczny właśnie stracił większość w Sejmie, a on nie będzie się już musiał ubiegać o reelekcję. Ale ja nie wierzę w cudowne nawrócenie Andrzeja Dudy. To jest człowiek, który nie odebrał ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest człowiek, który podpisał jedną z trzech słynnych ustaw sądowych Ziobry, która demolowała tak naprawdę polskie sądownictwo. To jest człowiek, który popełnił jeszcze wiele innych deliktów konstytucyjnych i nie sądzę, żeby cokolwiek w jego zachowaniu się zmieniło. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Marcin Mastalerek, do mnie o nim mowa, nienawidzi serdecznie Jarosława Kaczyńskiego, zresztą z wzajemnością, został przez tegoż Kaczyńskiego przecież swego czasu skreślony z list wyborczych. Ja uważam, że pan prezes Kaczyński już dawno powinien być na emeryturze, bo chociażby to, co wygaduje, jest tego najlepszym dowodem, że dawno już mu odjechał nawet nie tylko peron, ale nawet cały dworzec. On po prostu nie ma kontaktu z rzeczywistością, nie wie, jak wygląda Polska. No i chyba tyle na ten temat. Nie sądzę, żeby pan prezydent Duda przeżył jakieś oświecenie i nagle stał się demokratą, skoro przez całe lata, zarówno pierwszej, jak i swojej drugiej kadencji, służył wiernie PiS-owi. Panie pośle, natomiast co do samej prawicy w Polsce, wiele osób tutaj już przewiduje, że Prawo i Sprawiedliwość po tych wyborach może się rozpaść na kilka mniejszych frakcji, że ewentualnie może się rozpocząć wielka bitwa o schedę, że cały czas Zbigniew Ziobro również będzie chciał uszknąć sobie z tego tortu jak najwięcej. No i także mamy Konfederację, w której jest cały czas aktywny spór de facto publiczny pomiędzy Januszem Korwin-Mikkem
a można powiedzieć nowym kierownictwem partii. Jak pan widzi teraz sytuację polskiej prawicy, bo przez wiele lat była wiodącą siłą w polskiej polityce, też najczęściej też miała największe poparcie na przykład wśród młodzieży. Teraz to się wszystko zmieniło, ta tendencja się odwróciła i pytanie, co z tą prawicą dalej? Otwieram popcorn, zaciskam kciuki za to, żeby się jak najbardziej pokłócili, żeby się rozpadli, żeby się wręcz zatomizowali, a potem zniknęli z polskiej polityki. To są ludzie odpowiedzialni za wszystko, co złe w polskiej polityce w ciągu 8 ostatnich lat. W mojej ocenie dla wielu z nich po prostu w tej polityce nie powinno być miejsca. Oni po prostu mają za sobą, mają na rękach cień wielu decyzji, które nigdy w demokratycznym państwie nie powinny być podejmowane. Proszę zobaczyć od choćby na media rządowe, od choćby na spółki Skarbu Państwa. Proszę zobaczyć, gdzie idą pieniądze przeznaczone dla organizacji pozarządowych, w jaki sposób one są politycznie wykorzystywane. Mam nadzieję, że się po prostu pokłócą i znikną. A jak pan poseł się odnosi teraz do tej sytuacji, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość tak smali cholewki do Polskiego Stronnictwa Ludowego? Przemysław Czarnek mówi, że gdyby nie był w PiS-ie, to z chęcią byłby w PSL-u, że w PSL-u zawsze w sumie, że PSL nie jest taki zły ogólnie mówiąc i można zawiązać koalicję. I że to nie jest wcale takie wykluczone, by z nimi nie zawiązać tej koalicji. No, wie pan, z rozpaczy ludzie różne rzeczy mówią. Widać, że polityków prawicy ogarnęła panika w najgorszym wydaniu. Wcale im się zresztą nie dziwię, dlatego że dla wielu z nich, jestem przekonany, że wielu z nich karnie odpowie za swoje decyzje i zostanie po prostu postawionych przed sądami. A czy to sądami powinien odpowiedzieć karnie w związku z tymi deliktami konstytucyjnymi? Bo tutaj też jest dla mnie ciekawy ten aspekt kohabitacji jednak, że z jednej strony tutaj pan poseł mówi, że popełnił delikty konstytucyjne, natomiast z drugiej jednak to on ewentualnie będzie wetował ustawy opozycji, więc no chyba raczej trzeba by było jakąś współpracę podjąć przez te 2 lata, jeśli coś by się tam chciało procedować. Ale ja nie mówię, że nie będziemy współpracować z panem prezydentem Dudą, tylko mówię, że nie wierzę w jego nawrócenie. Oczywiście, że Andrzej Duda powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu za swoje decyzje, za przekroczenie konstytucji, ale nie mamy wystarczającej większości, żeby go postawić przed Trybunałem Stanu, no chyba, że razem z nami zagłosuje część środowiska Prawa i Sprawiedliwości, które jak wiadomo jest dosyć różne. Ja się zresztą spodziewam, że wielu posłów i posłanek PiS będzie chciało przejść na stronę demokratyczną. Zobaczymy. Wątpię, żeby Prawo i Sprawiedliwość w tym klubie wytrwało jako monolit, od choćby przez Zbigniewa Ziobrę i jego koleżków, którzy na bank się oderwą w pewnym momencie. No zobaczymy, co będzie. No dzisiaj nie wiadomo, co będzie. A nie obawia się pan takiej sytuacji, że na przykład przez te 2 lata jednak prezydent będzie względnie blokował ustawy opozycji, jeszcze przez 2 lata nie wiadomo jakie zmiany, czy zajdą, czy nie zajdą w telewizji polskiej, no i no, retoryka będzie w rękach na przykład Prawa i Sprawiedliwości, taka dość mocna tutaj. Nie obawiam się tego. Myślę, że ten system prawny, w ramach tego systemu prawnego, który został w Polsce stworzony w ciągu ostatnich lat, po przejęciu władzy będzie wystarczająco dużo narzędzi, żeby dobrze i skutecznie rządzić. A jak pan prezydent Duda będzie wetował kolejne ustawy, to będzie wystawiał świadectwo wyłącznie sobie i swojemu środowisku politycznemu. I to na pewno będzie rzutowało na wynik wyborów prezydenckich planowanych na 2025 rok. Natomiast panie pośle, bo już były pierwsze głosy mówiące o tym, że kiedy pan prezydent Duda nie będzie chciał współpracować, no to wtedy budżet na kancelarię prezydenta zostanie znacznie pomniejszony. Nie obawia się pan takiej sytuacji, jak było już w polskiej historii, że na Radzie Europejskiej na przykład były 2 krzesła, że były cały czas kłótnie o to, kto gdzie poleci, kto gdzie będzie Polskę reprezentować. Czy jednak Polacy muszą się spodziewać takiej powtórki z rozrywki? To były żenujące zachowania. To, że prezydent z premierem nie potrafili się porozumieć, jakim samolotem, który poleci i który ma lecieć gdzie, to nie chciałbym, żeby
żeby Polska była znana na arenie międzynarodowej z takich zachowań. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, że polska polityka międzynarodowa powinna być prowadzona ponad partyjnymi kłótniami, do których dochodzi wewnątrz, w naszym kraju, że tam po prostu powinniśmy prezentować jednolite stanowisko. Mam nadzieję, że to się uda. Natomiast panie pośle, jak, no bo pan jest prawnikiem, też opozycja wiele lat mówi o tej praworządności, no i teraz powstaje podstawowe pytanie, skoro już macie większość, to jak tą praworządność według waszego klucza przywrócić, bo pojawiły się takie głosy, że na przykład wszystkich członków Trybunału Konstytucyjnego powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość należy w ogóle jednym takim ruchem odwołać i wszystko tak po prostu odciąć. A jaką pan wyznaje tutaj zasadę, regułę, co powinno się wydarzyć? No, moim zdaniem powinniśmy zacząć od wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że te niewykonane orzeczenia oddzielają nas dzisiaj od środków z Funduszu Odbudowy, czyli od środków z Krajowego Programu Odbudowy, polskich pieniędzy, które są Polsce przynależne, a do których nie mamy dostępu, dlatego że pan Mateusz Morawiecki, jeszcze przez jakiś czas premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, no nie był uprzejmy wykonać orzeczeń TSUE. W momencie, kiedy je wykona i kiedy spełnimy kamienie milowe, które są wynegocjowane z Komisją Europejską, to te pieniądze napłyną do polskiej gospodarki. To jest w mojej ocenie podstawowa sprawa. No to, co będzie później, no to zależy, bo to będzie zależało od konfiguracji parlamentarnej, jakie ustawy uda się uchwalić i czy te ustawy zyskają akceptację pana prezydenta, czy one przypadkowo nie zostaną zawetowane. Prawnie doskonale wiemy, co robić. Jeszcze przed wyborami funkcjonowało tak zwane porozumienie dla praworządności, które wypracowało kompletny program na to, jak przywrócić w Polsce praworządność. No, mam nadzieję, że po prostu zrealizujemy to, co napisaliśmy wcześniej. Panie pośle, ale wiele osób też się pyta, no bo przez 8 lat byliście w opozycji. Oczywiście, no ja mówię jako środowisko, niekoniecznie Polska 2050, bo to jest nowy twór polityczny. Aczkolwiek wiele osób mówiło, że wy długo mówiliście o tym, że odzyskacie władzę, że jesteście na to gotowi, a teraz nie ma żadnej mowy o koalicji, konkretnego planu, nie ma podziału resortów. Jak pan do tego podchodzi? Czy pretensje niektórych wyborców są słuszne? Czy rzeczywiście można było się jeszcze lepiej przygotować na te ewentualność? Czy jednak zrobiono dobrze, że właśnie w ogóle nie dogadywano nic i dopiero teraz powstaje ta umowa koalicyjna? Bo też mamy na czacie pytania właśnie o tę umowę. No to tak jak ja bym panu zadał takie pytanie, że panie redaktorze Mikołaju, tydzień temu się pan ożenił, a jeszcze pan nie ma dzieci, jeszcze pan nie ma kupionego domu, jeszcze pan nie zainwestował w żadne meble i nawet nie wziął żadnego kredytu hipotecznego. Tydzień temu były wybory. Jesteśmy przed rozpoczęciem kadencji Sejmu. Jesteśmy na pierwszym etapie negocjacji co do tego, jak powinna wyglądać koalicja ugrupowań, które te wybory wygrały. Mamy na to czas. Tego czasu mamy w mojej ocenie dużo, dlatego że moim zdaniem prezydent Duda nie ugnie się i powierzy misję tworzenia rządu komuś z PiS-u. Moim zdaniem wyznaczy na marszałka seniora również kogoś z PiS-u. Nie wiadomo, co ten marszałek senior będzie wyczyniał, bo oni są kompletnie nieprzewidywalni. Więc pierwszy termin, który mnie przychodzi do głowy, w którym powstanie rząd, to jest połowa grudnia, a nie jest wykluczone, że to się przesunie na styczeń. A czy taki układ, w którym wicepremierem zostaje Władysław Kosiniak-Kamysz, a marszałkiem Sejmu Szymon Hołownia, byłby satysfakcjonujący dla trzeciej drogi? Nie wiem, to trzeba pytać liderów. Ja mogę oceniać tylko po swojemu. Uważam, że Szymon Hołownia nadaje się zarówno na funkcję premiera, jak i na funkcję marszałka Sejmu. Kosiniak-Kamysz również świetnie się nadaje i na funkcję marszałka Sejmu, i na funkcję premiera. A to, co panowie między sobą wynegocjują, tym się będziemy cieszyć, prawda? Przecież to nie chodzi o stołki, chodzi o to, żeby mieć jak najlepsze możliwości realizacji własnego programu. Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości tutaj zwracają uwagę na to, na ten konflikt światopoglądowy pomiędzy trzecią drogą a lewicą, że będzie nie do przeskoczenia, że się nie da. Pusty śmiech mnie ogarnia, dlatego że od razu przypomina mi się głosowanie nad środkami z Funduszu Odbudowy.
które miały do polskiej gospodarki trafić, i w tym głosowaniu większość rządowa głosowała przeciwko sobie. To znaczy część większości tworzącej rząd głosowała za tymi pieniędzmi, a część, mam tutaj na myśli Solidarną Polskę, głosowała przeciw. Więc w jednym rządzie mieli dwie grupy, które głosowały przeciwko sobie i to im nie przeszkadzało, a teraz przeszkadza im to, że jest jakiś tam wydumany konflikt światopoglądowy. Na ziemię proponuję wrócić. No, czyli dobrze, panie pośle, czyli może pan zagwarantować na przykład, że nikt z Trzeciej Drogi nie będzie się układał z Prawem i Sprawiedliwością i to wszystko, co mówią w TVP, czy też ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to są no, duby smalone. No oni by pewnie chcieli, żeby ktoś się z nimi układał, ale no, nie ma sensu się z nimi układać, bo to są przegrywy. No, to są ludzie, którzy przez 8 lat mieli za nic demokrację, nie mieli szacunku do opozycji, do siebie nawzajem też tego szacunku nie mieli, a teraz nagle, jak im grunt się pali pod nogami, to próbują montować jakieś zupełnie egzotyczne koalicje, licząc na to, że ktokolwiek po demokratycznej stronie połasi się na co? Na pieniądze, na stanowiska? To ci ludzie, którzy weszli teraz do Sejmu, to nie są ludzie, którzy tam poszli na stanowisko. Oni poszli tam po to, żeby zmienić Polskę, żeby realizować swój program. I tyle. I to jest podstawa. Panie pośle, natomiast prawdą jest, że już się rozpoczęły no, twitterowe dyskusje między posłanką Żukowską a niektórymi przedstawicielami Trzeciej Drogi na temat na przykład aborcji do 12 tygodnia ciąży, więc powstaje pytanie, jak pan podchodzi do każdej z tych spraw światopoglądowych, czy do związków partnerskich i do aborcji i jakby pan głosował, jak pan podejrzewa tutaj o kolegów z PSL. No a drugie, co do tej umowy koalicyjnej Trzeciej Drogi, czy stworzycie dwa osobne kluby parlamentarne, czy stworzycie jeden klub parlamentarny? To jak w dobrym teleturnieju odpowiadam na pytanie drugie. W umowie koalicyjnej, którą zawarliśmy z PSL-em przed wyborami, mamy zapisane, że po wyborach stworzymy dwa osobne kluby parlamentarne. Jeden będzie klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, drugi będzie klub Polski 2050. Te kluby będą oczywiście współpracować, będzie ich łączyło porozumienie w ramach właśnie Trzeciej Drogi. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, ja jestem zwolennikiem związków partnerskich. Jeżeli chodzi o aborcję do 12 tygodnia, rozumiem, że chodzi o ten projekt obywatelski, który był w Sejmie dyskutowany. Uważam, że nie ma możliwości uchwalenia takiego projektu w sytuacji, w której mamy takiego prezydenta, jakiego mamy, i w sytuacji, w której 30 posłów czy posłanek PiS-u może złożyć wniosek do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego i zablokować po prostu jakiekolwiek prace legislacyjne w tym zakresie. I pewnie dlatego we wspólnym programie z PSL-em na pierwsze 100 dni po wyborach mamy przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli poprzedniego stanu prawnego sprzed drugiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a w planie na kolejne lata mamy rozpisanie referendum w tej sprawie po to, żeby dać społeczeństwu się wypowiedzieć, bo to jest naprawdę fundamentalna i zasadnicza sprawa i moim zdaniem ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w referendum. Jestem spokojny o jego wynik, jestem też spokojny o frekwencję w tym referendum, a przypominam, że w myśl polskiej konstytucji referenda, które odbywają się przy większej niż 50% frekwencji są wiążące dla wszystkich pozostałych organów państwa. I to jest w mojej ocenie najszybszy sposób rozwiązania tego impasu. Panie pośle, powoli już będziemy kończyć naszą rozmowę, natomiast szkoda, musi bo paść, tak się dobrze z wami rozmawia. Musi paść pytanie, które no, mam wrażenie czasami spędza sen z powiek naszych widzów i zapewne prowadzących również, które się powtarza co audycję. Czyli jaka jest pana ulubiona zupa? To jest bardzo istotne pytanie wbrew pozorom. Proszę pana, ja bardzo lubię zupę pieczarkową, taką jak gotowała moja babcia, taką gęstą od śmietany z makaronem. Na Śląsku się na to mówi nudle. I to jest bardzo dobra zupa i taką pamiętam z dzieciństwa i kurczę, przez długi czas nikt nie potrafił takiej zupy ugotować. Babcia niestety żyje już w tym lepszym świecie, ale w lutym, w marcu pływałem, słuchajcie, na Pogorii, po Morzu Liguryjskim i tam, na tej Pogorii,
Cook tak zwany, czyli kucharz okrętowy, ugotował pewnego dnia dokładnie taką zupę pieczarkową, jaką ja pamiętałem z obiadów mojej babci. No po prostu poszedłem do niego do kambuza, czyli do okrętowej kuchni i go wręcz wyściskałem z radości, że przypomniał mi takie właśnie smaki dzieciństwa. Szanowni Państwo, takiej historii o zupie jeszcze nie było. Trzeba ją docenić, także mogą Państwo pisać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona zupa. Oczywiście już tak troszeczkę żartobliwie na koniec, natomiast to Eryku, taka bardzo sentymentalna historia. Bardzo sentymentalna. Ja też, panie pośle, mam niejedną sentymentalną historię związaną właśnie z zupą, którą gotowała moja babcia. Więc doskonale pana rozumiem. Pan. Tak więc tutaj stawiamy kropkę najważniejszym tematem, który by się połączył na koniec nas wszystkich. Dziękujemy bardzo, panie pośle. Dzięki, dobrego dnia życzę. Do usłyszenia. Dobrego.